Cześć, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I w tym odcinku będę wyruszę śladami żony i córki barona i także będę kontynuował poszukiwania Ciri, która gdzieś tutaj u tego barona gościła, a potem gdzieś sobie poszła. O, ten świecznik jest czerwony, wygląda podejrzanie. Drewniany świecznik. Ma łamaną nogę. Wow. Wow, złote pierścienie. O, tu jest jakiś ten. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. O, jeszcze tam jest. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Aha, jeszcze muszę do tego obrazu podejść. No, teraz doszedłem do o co chodzi. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. No, ciekawe. Aha, i co mam teraz zrobić? Ale co mam zrobić? Jak ja mam to wyczarować? Aha, dobra. Bo tutaj jest druga strona. No, Geralt, przechodź. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Aha. Może doszło tu do walki. Poszukam śladu. Do walki? Ale kto tu miałby walczyć niby? Czekajcie, muszę. A, myślałem, że tam trzeba użyć igni przecież, tak? Bo tam był ten znaczek. Aha, tu jest jakieś zadrapanie. I to pewnie właśnie są te ślady walki. No, zbadaj. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. No ale super, ale co to daje niby? Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Ale jak dokąd prowadzi ślad?
Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił. A, tutaj są jakieś ślady. Tutaj tamte drzwi. O, Geralt. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Aha, zamknięte. Dobra, czyli tam się nie dostanę? Chyba mam świeżbę. Czyli ślad prowadzi na dół. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Ale oczywiście to się przyda wszystko. Są jeszcze jakieś notatki, chyba, że co to jest. List do Tamary. Aha, czyli mam jeszcze porozmawiać z baronem o tych sprawach. Dobra. Zejdź mi z oczu. Rozejrzałeś się już? Poznajesz ten talizman? Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo... Dobra, idę do tego guślarza. Muszę sobie uciąć pogawędkę. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę... Dobra, muszę pobiec trochę, bo nie będę... Fajne jest to, że na minimapie tutaj pisze wszystko, gdzie trzeba iść i w ogóle. Nie nawym pierdolno, wódki jakieś nie masz? A nie, tu jest jakaś żołnierzy tutaj, ten pokój. Dobra, czas się zapisać. To trochę daleko, bo tam 400 coś stóp. Jest płotka. Ta głowa gryfa mnie rozwala. Okay.
Jałowosy, myślisz, że w Bamiecze dasz radę 40? Nie. Wysadzą te teksty, to mnie naprawdę rozwala. Dobra, tutaj jest ten magiczny teleport. Teraz wolno. Dobra, szybka podróż. I tak, tu jest. Bliżej mi będzie z Wrzosowej, czy... Ale duże miasto. Dobra. Nie no, będzie mi łatwiej, będzie mi chyba na koniu tam dojechać. Zawsze tam, gdzie są misje, nie ma dojazdu, po prostu to jest masakra. Co da bez sensu, kto to na to wpadł? Dobra, oni i tak we mnie nie trafiają, więc... Może jak będę wracał, to się rozprawię z tymi bandytami, bo teraz jadę do tego kusilarza. Otwierać dziadu, coś tu jakieś awantura. A żołnierze barona, fajnie. Dobra. Od płotki, tak, zaczynamy. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Mam wymagany drugi poziom, to chyba ja nie mogę. O kurczę no. Musicie już iść.
No zjemy, nie no, zapłacić, nie mam kasy. Zabić 5 gości. A nie mogę użyć tej najfajniejszej opcji. Aha, dobra. Albo najpierw czego chcecie od guślarza? Czego z niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrykowi w Kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edryk teraz prawie w wychodku. O! Tak się składa, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edryka... No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. No to wtedy możecie sobie wracać, mi już do dawno nie będzie. Dobra. Przynajmniej nie będą się na mnie rzucać. Będę unikał walki, będę bardziej dyplomatyczny. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edryka. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Te. Kogo diabli są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Ale dziadek. Potrzebuje pomocy. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Złe moce Anny otoczyły. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz... O tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Czy on mówi do siebie w trzeciej osobie, ale mnie to wkurza. Ale duchy guślarz mogą to, guślarz tamto. Guślarz wróżbę postawi, duch... Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Co za księżnik? A księżniczka, a koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeki. Co? Nie będę biegał za kozą, nie ma szans. Chyba żartujesz, nie będę biegł. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, znajdę ją, masakrę. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie, poziomek. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Znajdź kozę. A, czyli można zmieniać sobie te.
Już myślałem, że to Wesemir tam stoi, a to... Masakra. Po co mi koń? Nie, znalazłem ją. Dzwoneczek guślarza, jak to? A. Słuchajcie, jak to z tego korzystać w ogóle? Już zapomniałem. Słuchajcie, jak tego użyć? Albo nie, no w sumie tutaj może być. Słuchajcie, tak, R. Aha, T. Y. H. Aha, to talia do karty, dobra. G. G to jest... A, to są postacie, tak? Geralt z Rivi. Guślarz. Ale dobra. Ale skoro V, B. O, Bestariusz to jest na B, tak? N. N to medytacja, dobra. Ale dobra, ale B to Bestariusz, dobra. A K to jest to coś, dobra. Dobra, dobra, nieważne. Kurczę, no, o co chodzi? Aj, nie chcę przywołać konia. Nie no, ku. A, ku to rzucanie znaków.
Jeszcze spłoszyłem płotkę, masakra. No. Tu jesteś. Kozo, księżniczko, chodź. I co, ona już będzie szła za mną? Co za uparte zwierzę. Użyć dzwonka, ale jak? Czy się wystraszy, kurde? No, kozo! Użyć dzwonka, kurczę, to jak? No bez przesady. Przez cały odcinek będę się zastanawiał, o co chodzi. A, dobra, już wiem. Chodź, wracamy do guślarza. Przestań muczyć, bo jeszcze jakiś nas wezmą te. Tata, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmy. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Ja co chwilę zwołam tym dzwonkiem. Cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Gdzieś ty polazła. Psie sadło. Co? No, wracaj tu. Jaka naprawdę, ale mnie wkurza już tako za... Nie wytrzymam zaraz z nią. Ona sama pakuje się... Uciekaj, głupi zwierzaku. Ty co za niedźwiedź? Thank you.
Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Mówi, chodź, więcej mnie uciekaj. Już przez chwilę się zapatrzyłem i po prostu już mi uciekło. Ale ta koza jest durna. Dobra, już się prawie udało. Kłodką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Jaki tekst. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. No oprócz tego, że cały czas beczy takie, znaczy meczy, ale meee. I w ogóle. No właśnie. Księżniczka, nie ucieknij. No nareszcie. A ma czerwone oczy. Koziu moja, koziu miła. Myślałem, że będziesz chciał ze mną przytulić ten Geralt. Jest, jaka ten. Wirtualna koza. No, pomożesz mi teraz? Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Krew. Trzeba krwi. A, super, żeby powiedzieć mi tylko trzy wyrazy. Dobra, zaraz wrócę. Tak, zaraz wrócę. Aha, po to wydoił księżniczkę, żeby wylać mleko, super. Takie, co mi żyje, a nie umarło.
takie, co nie żyje, a nie umarło. No to jakiś zombie pewnie, albo coś takiego. Wspomniałeś o dziecku. Czyj? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętam. Baron miał coś wspólnego z... Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie... A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie. Musiałeś coś... Kuślarz stary. Ślepy. Ale księżniczka przyszła. I ręka ją polizała. I co z tego? Co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych... I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemst. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze. Czy trzeba będzie walczyć z jakimś zombiakiem, dzieckiem, tak? O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Aha, czy muszę jeszcze wrócić do barona i pewnie zajść wiedźmy na własną rękę w tym mieszkańcu kraju. Że tutaj postaram się dowiedzieć się na temat porońca. Wystarczy, że to była B. Jak tu pojadę, no to byłoby istoty przeklęte. A, poroniec, fajnie. Wrażliwy na akcji. Aha, dobra. Przeklęty olej. Aha, spoko. Dobra, coś tam. Czyli trzeba zapamiętać, że jest wrażliwy na akcji. Od razu sobie wezmę. Dobra. Właśnie, tylko sobie luknę na ekwipunek. Ile mam hajsu? Nie, to oreny. Gdzie są te takie... A, 182, super. Kupa kasy. No właśnie, przecież ja mogę to sprzedać, tak? Przedmiot wartościowy. Czyli przydałoby się chyba to sprzedać u kowala, żeby dostać 80, tak? No to spoko, muszę lecieć do... musi być tam u barona jakiś kowal, więc sprzedam to tam i przynajmniej się trochę hajsu dorobię, żeby móc grać za pieniądze. Co nie? Bo... przecież trzeba grać w Glinta też czasami. Wieś Konary. Czy tutaj nie jest blisko z tej wsi Konary do Kasztel Worońce? Można się przenieść w sumie, tak? Co naprawdę? Dobra.
Jorun uderzył w kasztan? Co? Piorun uderzył w kasztel, wow. Pewnie baron zginął. Nie, no to jest takie specjalnie żywe. Ludziska! Kasztel! Ludziska! O, ludziska! O! Straż pożarna! I przed czym oni ten płaczą? Ale Piorun, przecież nie było deszczu, nie ma ten chmur nawet. Mogłem w sumie wziąć płotkę, a nie tak. Tak, oni będą na to serdecznie wywalone oczywiście. Dobra, czyli coś już tutaj zaczyna się dziać. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłu. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. Spróbuję. Dobra. Tylko się pośpiesz. Może F5 sobie zrobię i o powietrze, wow, czyli to jest taki magiczny, tak? Czyli jeżeli nie, no to zginę. Aj. Tędy w każdym razie nie wejdę. Zanosi się na deszcz. Cholera, ani drgną. Pewnie są zaryglowane od środka. No Quenem! Znaczy Ardem. Znaleźć inną drogę. Aha, super, muszę znaleźć inną drogę. Drzwi nie zdają egzaminu. Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia. Cholera, ile dymu. Muszę się śpieszyć.
Nie chcemy, żeby się zmarnowało. Jak mam tam się przedostać, no? Jocie, ale umarłem. Czekajcie, R. Tak, to było R, nie dopadnie. Nie no, nie dostanę się tam do środka, tak? Dobra, może Baron mi coś po prostu powie, bo ja jednak nie za bardzo. Dobra. Pogadam z tym Baronem i kończę. Ty! Ja cię skądś znam! Pijany. No tak! Wiedźmin! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy... Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Ta twój zły dzień. Kurde, dobra, czy mam się tuć z Baronem? Uciekło od ciebie, tak było? Kurczę no, Baron jest dobry, nawet... Ale mu dałem heada po prostu, takiego... I po prostu już... Tego, fajnie, że ten... No ale, bo ja shift wciskam, nie wiem dlaczego to nie wiem. A żeby chyba otrzeźwiał, tak? Oprzytomniał. Musimy porozmawiać. A, to pewnie on po pijaku zostawi na przykład właśnie ogień albo coś takiego? A nie, myślałem. Zostawił ogień ten, a nie piorun. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co mi? No właśnie, a Anna była w ciąży. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatuś. Wierzyć nie musisz. Ale zawsze była moim oczkiem w głowie. I skoro miała to takie sielskie życie. Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki nie pocerowały. Zupa była zasłona. 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby... I za to ją la... A, wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem.
Od początku wiedziałeś, że uczy. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie... Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Znowu biała chmurka taka? Piłem wtedy trzeci dzień. Myślałem. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z obszczanymi portkami i guzem na głowie. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Co było potem? Potem? No było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, myślałem, że to wszystko. Wtedy już wiedziałem. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawione prześciera. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej... Co zrobiłeś z... A co miałem zrobić? Wyniosłem? Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończy. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepiej. Rozumiesz, Wiedźminie? Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozkochają. No taki... Nie masz serca. O posturze. No nie mam serca, no bo potrzebuję się dowiedzieć, gdzie ona jest. Poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. Co? Jak? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? A nie musisz znać szczegółów w sumie. Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiał. Pokaż, gdzie zakopałeś płód. Cokolwiek zrobimy, najpierw... Pokażę ci, gdzie... Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Załatwmy to od razu. Im szybciej to za... To poczek... Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiły... Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebne. Dobra, dobra, ładuję się. Ale już chciałbym zakończyć. Ej, no co jest? Sorry, że tak nic nie mówię, ale po prostu... Po prostu nie mam siły.
kilka godzin później. No super, no i teraz będę musiał walczyć. Pewnie. Jeszcze kawałek i za mną. Ale to już zrobię w następnym odcinku. Także... no co mam więcej powiedzieć? No, żebyście subskrybowali kanał oczywiście. Lajkowali, komentowali i wchodzili na stronę na Facebooku. No i zapraszam was do następnych odcinków. Cześć!